Witamy Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Krawczyk z tej strony. Andrzej Kosmala. Tak jak na stronicach tej książki, ja jestem na pierwszej, a na drugiej praktycznie no, główny sprawca tego wydarzenia, Andrzej Kosmala. Często drudzy są potem pierwszymi. To prawda. Nie zaśpiewam ale, nigdy tak ale jak Krawczyk. Ja zawsze podkreślam, że to jest jego dziecko. Książka, do której namawiamy serdecznie. Państwo się domyślacie, że nie namawiamy dlatego, żeby odnieść jakiś kolejny sukces finansowy, bo to już się zaczęło dawno i to tak już idzie. Namawiamy Was, żebyście nas lepiej poznali i być może zorientowali się trochę więcej, na czym ten zawód właściwie polega. I co trzeba w sobie mieć najbardziej takiego ważnego, od razu powiem, miłość do wykonywanego zawodu, do otaczających ludzi i dużo tolerancji, ponieważ w dzisiejszych czasach trzeba ją mieć. Jest tutaj, są przygody, 150 rozdziałów, refleksje. Opowiadamy nie tylko o naszym życiu, ale opowiadamy też o Polsce ostatnich 64 lat, czyli tylu lat, ile sobie liczymy. Czytając tę książkę, zastanawiałam się, czy panowie pisali ją dla siebie bardziej, dla czytelników, czy może dla ojców, a może dla swoich synów. Książka jest dedykowana naszym rodzicom, a tak w zamyśle my chcieliśmy pewnie pokazać, Andrzej na ten temat powie więcej, pokazać, że taka droga, która wygląda na zewnątrz, jak pani wspomniała, że ona wygląda tak, ach, kobieta, wino i śpiew i pięknie, nie? I same tylko przygody, prawda? No, po moim życiorysie nawet tak wyglądało, ten, trzecia żona, no, to rzeczywiście niezły model ten Krawczyk, ale to wszystko było zapłacone ceną cierpienia, jak nie z jednej, to z drugiej strony. Pisaliśmy przede wszystkim dla siebie, w tym sensie, z jakiegoś rozliczania się ze swoim życiem. Skończyliśmy w tym roku 64 lata. 64 lata to dla pokolenia rock'n'rollowców, bo nasza młodość przypadała na lata 60. To jest magiczny wiek. Od czasu, kiedy Beatlesi zaśpiewali When I'm 64. Druga sprawa, dla kogo to napisaliśmy? Napisaliśmy dla następnego pokolenia artystów, który idzie po nas, żeby poznali, jak, co należy zrobić, żeby pozostać długo na scenie, bo wielkim problemem jest zdobyć popularność, zdobyć pozycję zawodową, jeszcze trudniej jest utrzymać to wszystko na jakimś poziomie. Życie jest za krótkie, żeby pić marne wino. Życie jest za krótkie, by miłości dać zginąć. Życie jest za krótkie, żeby się nie spieszyć. Życie jest za krótkie, by się nim nie cieszyć. Życie jest za krótkie, żeby pić. Bardzo cenię Krawczyka z tego względu, że no jest to mój w zasadzie idol. W zasadzie wielu lat. Jestem tutaj na tym spotkaniu, ponieważ jestem wielką fanką Krzysztofa Krawczyka. Tyle lat przekazuje nam tak fajne piosenki, których z przyjemnością słucham. Spotkanie w Empiku bardzo mi się podobało. Bardzo lubię twórczość pana Krawczyka. Już teraz od dzisiaj nie tylko tą muzyczną, ale również tą literacką.